Od razu, żeby ustawić tę rozmowę właściwie, muszę powiedzieć, że w ogóle nie będę odpowiadał na pytania, co myślę o prezydencie Wałęsie. Mogę odpowiedzieć na pytania, co myślę o postaci, którą zagrałem, która była zawarta w scenariuszu. I tylko tyle. Dzień dobry, dzień Państwa, i moim gościem jest Robert Więckiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy oglądał Pan film Wałęsa, Człowiek z nadziei? Tak. Cały, od początku do końca? Tak. Lech Wałęsa też. I oto co, proszę bardzo, to przygotowałam Panu filmik. Jarosław Kurski rozmawia z Lechem Wałęsą właśnie o tym filmie. Zastanawiałem się, z czego wyjdzie wajda. I on rozumiał tak, że właściwie Wałęsa to mógł z komuną wygrać tylko właśnie butą, pewnością siebie, zrozumialstwem, co się nie mieściło w klasycznych jakichś takich myśleniach. Jak mówi Lech Wałęsa, zrobić ich w konia. Tak jest, tak jest. I on z tego wiesz, no ale jak to pokazać? Więc pokazał to przez wywiad z Falaci. Nie mam żadnych pretensji ani uwag do filmu. Ten film jest świetny. Tak, tylko ale problem. No ale zaraz. Lepszy niż rodzina. Ale zaraz. No tak, tylko że ale widział pan, jak on rozmawiał z tą Falaci? Jaki zarozumiały, jaki bufon? No panie, to jest widoczne. No. No może troszeczkę, ale czy też nie miał trochę racji? Panie no ale no, widzi pan. To ja czytałem ten wywiad, tak czytałem. No tak, bo film się bałem się podoba cały, z wyjątkiem właśnie tej sceny, która jest na początku. To jest początek wywiadu z Orianą Falaci. I tam rzeczywiście pan gra takiego bardzo zrozumiałego Wałęsę, takiego bufona. Tak pani myśli? Tak. I teraz się zastanawiam, czy Wałęsa jest dla pana bufonem i zrozumiałcem, czy specjalnie w tej scenie z Orianą Falaci zaurał pan Wałęsę, który przed Orianą Falaci zagrał bufona. Zarówno to, co pani powiedziała o swoich wrażeniach, jak pani interpretuje tę scenę i sposób zagrania, jak i to, jak prezydent Wałęsa to interpretuje, to są wasze opinie, do których macie państwo absolutne prawo i tyle. Nie było moją intencją zagrać zrozumialca czy też bufona. Ale jest taki wobec Falaci. Bardziej niż w innych scenach. Takie odniosłam wrażenie. No cóż ja mogę powiedzieć, no to jest pani wrażenie po prostu. Wałęsa też takie odniósł. Pani i prezydenta Wałęsy. Tak, no jeszcze pewnie zobaczymy, zobaczymy jak zinterpretują tę scenę inni widzowie. Wiem tylko o tyle, że dwa dni po ukazaniu się, znaczy po pierwszej chyba rozmowie pana prezydenta w Radiu Gdańsk, ukazał się wywiad z jego synem, który ma na ten temat zupełnie odmienne zdanie.